Strona, na której można informacje dostać, to jest www. Już mówiłam, mosb.pl. Misja Ojcowskiego Serca Boga. Nie inaczej jak za komuś. Ale niemniej łatwo zapamiętać. MOSB. Bez żadnego przecinka. I tam w sekcji aktualności są różne tam rzeczy, które robimy, między innymi jest szkoła w Mysłowicach. Te szkoły robimy w trzech lokalizacjach. Już trzeci rok robimy trzy szkoły w miesiącu. Znaczy, w każdym miesiącu jest jeden zjazd gdzie indziej w Warszawie, w Szczecinie i w Mysłowicach w tym roku. Więc to jest coś, co robimy jakby na cały etat, więc te szkoły są płatne. Są trzy sposoby płacenia. I tam na tej stronce możecie sobie popatrzeć. Natomiast jeśli ktoś by stwierdził, że to jest na ten rok, bo w tej chwili się dowiedzieliście ni stąd, ni zowąd, jest dla was zbyt duża inwestycja, czy to czasowa, czy to finansowa, to zachęcamy was, żebyście dołączyli do nas na mini szkole synostwa, która jest na YouTubie 2 razy w miesiącu, w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca. Tam godzinkę, jedno z nas, raz Rysiek, raz ja. Dzielimy się tematami z tego zakresu i na Facebooku też jest grupa mini szkoły synostwa, tam można jakieś relacje się dzielić. Także to jest jakaś namiastka. Tak jak mówię, tam jest temat i trochę tej interakcji na Facebooku. Jak ktoś się naprawdę traktuje to poważnie, to oczywiście to też daje wzrost, ale no, szkoła w realu synostwa to jest coś takiego. Natomiast tak jak mówię, jest coś, co jest otwarte dla wszystkich. Jak jesteś w stanie zainwestować czasowo i finansowo, to Mysłowice są godzinę stąd, żeśmy sprawdzili. Dzisiaj. Przejechaliśmy prosto z Mysłowic. Okej. Także wiemy już, że przemiana serca to jest coś innego niż uzdrowienie emocjonalne. To jest w ogóle to, że nasze sieroce jestestwo właśnie, że te rzeczy, które są w nas w środku tak głęboko jak miłość rodzica do dziecka, to co jest prawdą naszego wnętrza jest zmieniane i jest zmieniane, kiedy poznajemy, kiedy dotykamy Boga. Niemniej przewija nam się tutaj ten temat, że gdzieś w tym chodzi o Boga Ojca. Tak na razie tak przewija się, że potrzebujemy Ojca, żeby nasze serce się zmieniło, że to Tata zmienia, ale przecież całe nasze życie chrześcijańskie od Nowego Narodzenia mamy relację z Jezusem. Też jest Bogiem. To gdzie w tym jest Ojciec? Dlaczego potrzebuję Ojca? Dlaczego to jest istotne i czy rzeczywiście nie wystarczy mieć relacji z Jezusem? I wiecie co? W momencie, kiedy człowiek jest zgubiony, obciążony grzechem, nie ma w sobie życia wiecznego i nie ma sposobu, żeby zmyć tego grzechu, to potrzebuje Zbawcy i Odkupiciela. Tak? Inaczej nic się nie wydarzy. Kiedy człowiek zaufał Jezusowi o swoje życie wieczne i mimo wszystko żyje z pewnością zbawienia, ale żyje opierając się wyłącznie na swoich siłach duszy, jest ograniczony tym, co nie jest nadprzyrodzone, że nie mamy takiej mocy, potrzebuje nadprzyrodzonego ducha. A kiedy człowiek ma serce sieroce, to kogo potrzebuje? Ojca. Pana Boga. Pana Boga jako Ojca. Że widzicie, serce sieroce, nawet po ludzku, osierocone serce to jest to, osierocone dziecko to jest to, które straciło rodziców. I jeśli chodzi o sierocość serca, to wszystko, co żeśmy tak z grubsza teraz tu omówili, określili, to nie jest ten duch sierocy, to nie jest taki duch, którego możemy wyrzucić.
Jezus rzeczywiście umarł za nas i mamy autorytet nad światem ciemności. I możemy wiele duchów wyrzucać w imię Jezusa Chrystusa. Ale duch sierocy to nie jest duch, którego wyrzucamy w imię Jezusa Chrystusa. To nie jest taki duch, jakby osoba duchowa. To jest stan serca. To jest duch sierocy, to jest w sensie stan, w jakim jest nasze serce. I sposób na zmianę tego jest przez przebywanie z Ojcem. Bo im bardziej przebywam z Ojcem i doświadczam relacyjnie, że mam Ojca, tym mniej jestem sierotą. I popatrzcie, że Jezus po to przyszedł. Pamiętacie, mówiliśmy na pierwszym wykładzie, że Biblia jest księgą, która mówi o ojcu od pierwszego rozdziału, który stracił swoje dzieci i robi wszystko i oddaje wszystko, żeby je odzyskać. Wiem, że przestaliśmy to słyszeć, tak jak przestaliśmy słyszeć serce w Biblii. Ale Jezus przyszedł po to, żeby pojednać nas z Bogiem. Czyli z kim? Z Ojcem. Przyszedł, żeby odzyskać nas dla Boga. Odzyskać nas dla Ojca. I nie ma innego sposobu, żebyśmy przyszli do Ojca, jak tylko przez Jezusa. Natomiast On przyszedł po to, żeby odzyskać nas dla Ojca, żeby nasze serca nie były już sieroce. Przez Niego, czytamy w Efezjan 2:18, przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Także nasza służba nie polega na tym, że wszyscy koncentrowaliśmy się całe życie na Jezusie, a teraz chcemy koncentrować się na Ojcu. Ale wiecie, życie wieczne, tak jak Rysiek już wcześniej wspomniał, polega na tym, czyli nie to życie po śmierci, tylko życie jakości tej, która jest w niebie, polega nam na tym, że znamy Jego jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. Biblia odróżnia. Rzeczywiście jest jeden Bóg, ale w kilku osobach, w trzech osobach, i tu jest napisane, że nie mamy dostępu do Ojca inaczej jak tylko przez Jezusa i inaczej jak tylko w duchu. Jezus oddał życie za nas, żebyśmy byli wolni od grzechu, ale dlaczego? Dlatego, że dopóki mamy grzech, nie możemy przyjść do Ojca, żeby nasze serce zostało uleczone z sierocości. I wiecie, chwała Bogu za ofiarę Jezusa Chrystusa, bo w Jego krwi mamy wolność od przekleństw, zerwanie więzów, władzę nad duchami i przez Niego mamy dostęp do Ojca. Ale to w relacji z Ojcem przestajemy być sierotami, jak sama nazwa wskazuje. To ta relacja sprawia, że tego potrzebujemy. Zależy, jakie tłumaczenie Biblii czytamy. Ja ostatnio czytam Ewangeliczny Instytut Biblijny. Najczęściej tu jest Galacjan tu jest. Nieraz jest Galatów. Nie wiem, jak jest w waszej Biblii. Ale w 4 rozdziale wiecie, której księgi. Wiecie, o co chodzi. Jest napisane o tym, po co przyszedł Jezus na ziemię. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu. Po co? Werset 5. Aby wykupić żyjących pod prawem. Czyli żeby nas odkupić. Usprawiedliwić. Wyzwolić z grzechu. I umożliwić nam usynowienie.
że rzeczywiście, kiedy Jezus jest w naszym życiu, to możemy mieć pewność życia wiecznego. Ale On umożliwił nam usynowienie przez to, że otworzył nam drogę do Ojca. I to usynowienie, wiecie, to nie jest to samo, co bycie dzieckiem. Bycie, bo tak, Bóg jest twórcą wszystkich, więc w ogóle niektórzy niewierzący nadużywają tego i stwierdzają, że wszyscy są dziećmi Bożymi, prawda? Paweł, apostoł, mówi, że wszyscy są Bożym potomstwem, że wszyscy są z rodu Bożego, tak to nazywa, bo rzeczywiście wszyscy ludzie na świecie zrodzili się z tej kochającej myśli, no jak jeśli Bóg kogoś nie stworzył, to nikt innego nie stworzył, po prostu każdego stworzył Bóg. I dla mnie to jest taki obraz kiedyś miałam, że ktoś, jakieś dziecko zostało wykradzione ojcu jako małe dziecko i wychowywane w całkowicie innej rodzinie, w kompletnie innej części świata i nawet nie wie, że jest czyimś innym dzieckiem. Czyli ma DNA czyjeś, ale w ogóle o tym nie wie i jest nieodnaleziony, nie ma kontaktu i jest wychowywana jako dziecko kogoś innego. I potem przychodzi ktoś, w naszym przypadku Jezus, i mówi do tej osoby, że jest prywatnym detektywem od ojca, który wreszcie to dziecko odnalazł. I że słuchaj, masz ojca, który chce cię odzyskać dla siebie. Ten ojciec ma dla ciebie dziedzictwo, on cię kocha, on całe życie na ciebie czeka. I to jest poważna decyzja, bo to dziecko jest już odrośnięte, ma tożsamość, ma ułożone życie. Jest kwestia, czy uwierzyć temu posłańcowi. To jest uproszczone oczywiście, nie jest to idealne porównanie, tylko pokazuje pewien aspekt. I w momencie, kiedy ta osoba się zdecyduje, że uwierzy, to może pójść z tym posłańcem do domu ojca i tam zamieszkać. I stać się prawnie jego dzieckiem i zamieszkać w jego domu. To jest to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się dziećmi automatycznie. Tak jak pierwszy rozdział Jana mówi, każdy, kto przyjął Jezusa, staje się dzieckiem Bożym. I kiedy stajemy się dziećmi, to mamy pewne prawa, które są automatyczne. Zaraz jeszcze powiem na ten temat. Natomiast od tego momentu zaczyna się budowanie relacji z tym Ojcem. Czyli pewne rzeczy prawnie już są ułożone w momencie, kiedy to dziecko przyjmuje, papiery są podpisane, zamieszkuje z powrotem. Ale ten ojciec jest na początku dla niego obcym człowiekiem. I usynowienie to nie jest ten automatyzm stania się dzieckiem, ale to jest ten cały proces, kiedy przez poznawanie i uczenie się relacji z ojcem zmienia się nasze postrzeganie siebie, jego, naszej roli w życiu. To jest kwestia serca. Też porównuję to do adopcji takiego większego dziecka, które jeszcze pamięta swoich rodziców biologicznych. Że takie dziecko, już takie trochę odrośnięte, staje się dzieckiem w rodzinie adopcyjnej, kiedy jest adoptowane, kiedy są podpisane papiery. I czy to ma znaczenie? Ma znaczenie. Gdyby ci adopcyjni rodzice w tragicznym wypadku zmarli, tydzień później, to ono dziedziczy. Ono wie, może wiedzieć, jakie są jego prawa i o nie walczyć. Więc to, że wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi i przez to walczymy o pewne rzeczy w duchu, mówimy, jestem dzieckiem Bożym, mam prawo do tego, to ma sens. Ale bycie synem, córką,
To jest to, co się dzieje w nas. To nie jest coś, co można ogłaszać nad sobą, tak jak możemy przyjmować, że po prostu przez sam fakt bycia zbawionym jestem dzieckiem i przez to mam pewne prawa. Mam pewne dziedzictwo. Stawanie się synem to jest coś, co się dzieje w relacji z Ojcem. I naśladowanie Jezusa na poziomie serca to jest naśladowanie Jego relacji z Ojcem. Jezus o sobie mówi przede wszystkim, że jest synem. On robi różne rzeczy, ale jest synem. Mówi o sobie, że jest synem człowieczym, mówi o sobie, że jest synem Bożym, ale zawsze mówi o sobie, nie mówi o sobie, jestem Mesjaszem. Pyta o innych, kim jestem, jaką mam funkcję. I oni mówią, i on mówi tak, nie, tak, nie, tak. Różne rzeczy sobie mówi, mówi, ale mówi o sobie, jak się przedstawia, ma tożsamość syna. I naśladowanie Jezusa polega na, jako w tym, kim był, a nie tylko w tym, kim robił, w tym, co robił, to jest właśnie naśladowanie Jego relacji z Ojcem. Bo nie wiem, czy znacie takich ludzi, może nawet czasem widzicie ich w lustrze, którzy do jakiegoś stopnia robią niektóre rzeczy takie, jak robił Jezus, ale są kompletnie innymi osobami. Tak jak starszy syn z przypowieści o miłosiernym ojcu, który zawsze był w domu ojca i robił jego pracę, ale jak widzimy powrót marnotrawnego syna i ojciec rozmawia z tym starszym synem, widzimy, że to są dwie kompletnie inne osoby. Bo on zamieszkał w domu ojca, ale nie przeszedł nigdy tego procesu relacji. Nie miał czasu. Był za bardzo zajęty. Żeby przejść ten proces usynowienia, który dzieje się w relacji. Rzymian 8. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna. Czyli to jest to, po co Jezus umarł. Żebyśmy nie tylko robili to, co Jezus, ale mieli coraz bardziej takie serce, jak ma Jezus. I w momencie, kiedy robisz takie rzeczy jak Jezus, niekoniecznie masz takie serce. Ale kiedy masz serce jak Jezus, to prędzej czy później będziesz robił takie rzeczy jak On. I nawet jesteś w stanie poczekać. Jesteś w stanie poczekać 30 lat. Ja lubię taki przykład. Czytałam książkę, całą książkę, która była o anonimowych latach Jezusa. I nie była to jakaś New Age, która mówiła, że on był w Indiach czy gdzieś, tylko to mówiła o tym, że Jezus przez te pierwsze 30 lat swojego życia, jak widzimy z 12-latka, on miał już relację z ojcem. I czy to jest tak, że on się frustrował? Kiedy te dzieciaki latały, mówiły, że jesteś bękart? Kiedy drwili z niego? Kiedy myśleli, że jest po prostu takim zwykłym stolarzem, jak każdy inny, można mu nawciskać? On mówił, to kiedy wreszcie? Nie wiedzą, kim ja jestem, że jestem Mesjaszem. Czy on się frustrował? Miał gorycz w sercu? Serce syna, które nie musi nikomu nic udowadniać. I które we właściwym czasie robi to, co mówi ojciec. Bo tak naprawdę to, co Jezus robił. Jezus w każdej chwili robił to, co mu wtedy mówił ojciec. Także nawet jak widzimy w naszym życiu sytuację podobną do życia Jezusa, to są to inne czasy, inna osoba z inną przeszłością. Może ojciec powie, żeby w tym momencie zrobić co innego. Takie tutorialowe naśladowanie Jezusa nie zawsze ma sens. A gdyby tak, nauczyć się robić tak jak Jezus w każdej chwili to, co widzimy, że robi ojciec. Efezjan 5:1 mówi o tym, że mamy naśladować Boga jak dzieci ukochane.
Jeśli mamy dobrą ziemską rodzinę, to jak w dobrej ziemskiej rodzinie dzieci naśladują swoich rodziców? Czy to jest tak, że jak zaczynają czytać, to rodzice mówią fajnie, nauczyło się czytać, na kilku książeczkach sprawdziłem, że już umie, czyta ze zrozumieniem, to tu proszę cię bardzo, lista punktów z zasadami funkcjonowania naszej rodziny, lista wartości. Teraz masz 13 lat do 18, proszę naśladuj nas, wprowadzaj w życie, przy 18 zrobimy rewizję, weryfikację, zdecydujemy o tych pieniądzach na studia. Nie. Częściowo dzieci naśladują rodziców nieświadomie, po prostu przez bycie z nimi. A częściowo świadomie, dlatego że rodzice są ich oczkiem w głowie, idolem, gwiazdą. Dzieci, ukochane dzieci naśladują rodziców przez przebywanie z nimi. Mamy naśladować Boga jak dzieci ukochane i znowu pojawia się ta relacja z Ojcem. Widzicie, to też nie jest tak, że Jezus po prostu tak kochał Ojca i tak byli jedno, że jak Ojciec chciał nas odzyskać dla siebie, to On dla Ojca to zrobił, a dla nas nie ma uczuć. No bo jeśli ktoś z kimś jest jedno, to ma to samo serce. Więc Jezus dokładnie z takim sercem jak Ojciec przyszedł, kochając nas tą samą miłością, żeby odzyskać nas dla Ojca. I często sobie myślimy właśnie, jak czytamy ten fragment, który Jezus mówi, kiedy mnie widzicie, widzicie Ojca, bo ja i Ojciec jedno jesteśmy, to jest to, że jak mamy Jezusa, to już starczy. To już wystarczy. Ale to jest w ten sposób, że Jezus mówi, podoba ci się to, co widzisz, podoba ci się to, co widzisz we mnie. Ojciec jest taki sam. Wbrew temu, co słyszałeś, wbrew twojemu mimowolnemu porównywaniu ze swoim ojcem ziemskim, wbrew średniowiecznym obrazom, gdzie ja powstrzymuję rozsierdzonego ojca, wbrew temu wszystkiemu, jak widzisz mnie, widzisz ojca. I ja jestem drogą i ta droga, wiecie, kiedy czytamy, że Jezus jest drogą, to często myślimy sobie, no wiecie, że to jest lifestyle. Każdy ma swoją drogę w życiu. To ta droga, którą ja wybieram, to jest Jezus. Ja chodzę po prostu według życia, lifestyle'u Jezusa. Ale Jezus tu w Jana 14,6 wyraźnie określa, dokąd jest drogą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I jeśli jesteście podobni do mnie, to przez 3/4 swojego chrześcijańskiego życia czytaliście tutaj w głowie, że nikt nie przychodzi do nieba inaczej jak tylko przeze mnie. Albo że nikt nie przychodzi do zbawienia inaczej jak tylko przeze mnie. Ale tu jest napisane, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. I w historii Kościoła, wiecie, widzimy, że był taki moment, kiedy Kościół całkowicie stracił pojęcie osobistej relacji z Bogiem. Oprócz jednostek. Jakieś tam w średniowieczu byli mistycy, takie osoby. Niektórych chcieli na stosie palić z tego powodu, że w ogóle mają relację, ale ogólnie była liturgika, pośrednictwo kapłanów i chodziło o uczynki, sprzedawanie odpustów i w ogóle co jeszcze. I potem od Lutra przez Wesleyów zaczęło się wylewać to objawienie, że zbawienie przychodzi przez osobistą relację z Jezusem. I co? I na tym się skończyło przywracanie, Boże wylewanie objawienia na temat przywracania relacji z Nim? Nie. Przez jakiś czas w Kościele zakorzeniało się już to przekonanie zbawienia przez wiarę. W początku XX wieku, nie z ludzkiej inicjatywy, ale z Bożej, zaczęło się wylewać objawienie na temat osobistej relacji z Duchem Świętym. To też nie było tak 1903, bum, cały Kościół wierzy, tylko to tu, to tam. Teraz już nawet w historycznych denominacjach w większości w jakimś stopniu dopuszczają, no są tam ci zatwardzialcy, jak oni się nazywają, cesacjoniści, tak? Którzy uważają, że z pierwszymi apostołami już minęły dary Ducha Świętego. Niech ich Bóg błogosławi. Ale rozumiecie, o co chodzi, że to
już coraz powszechniej, w mniejszym czy większym stopniu, może uważają z siebie niektórzy, że tak umiarkowanie, a tamci to przesadzają, ale ogólnie ludzie wierzą w osobistą relację z Duchem Świętym. I dlatego w większości kościołów dzisiaj ojcowskie serce. Teraz zaczyna być ojcowskie serce, ale zanim jakieś 20 lat temu, nie z ludzkiej decyzji, ale Bóg zaczął proces wylewania, objawienia relacji osobistej z Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I tworzy się pewna pełnia. To jest ciekawe, kiedy widzimy to, co dzieje się na świecie. Wiecie, my nie mamy jakiegoś tu osobiście mocnego przekonania, kiedy wróci Jezus. Ale wiemy, że dzisiaj jest bliżej niż wczoraj. I że ogólnie rzecz biorąc, czasy robią się coraz ciekawsze. I popatrzcie, że po jakimś procesie, który zaczął się od Lutra, zaczynamy mieć pełnię objawienia relacji z Bogiem w Trójcy Jedynym. A dotychczas i w wielu jeszcze kościołach, bo tak jak z Duchem Świętym, to trwało chyba z wiek, zanim w ogóle to zaczęło być powszechnie uznawane nie za herezję. Tak samo to się zakorzenia. Na razie może objawienia ojcowskiego serca Boga, spotkaliśmy się z tym, że ktoś mówił o tym, że jest to teologia różowych kucyków. I różne są nieporozumienia na ten temat, ale za herezję rzadko kto uznaje, natomiast dużo osób uznaje to za pewną frywolność. Natomiast prawda jest taka, że miłość, doświadczenie ojcowskiej miłości Boga, bez której nasze serce pozostaje sieroce, to nie jest taka pocieszka, że tu jest ciężka robota, a potem po ciężkiej pracy możemy mieć trochę siedzenia pod ciepłym kocykiem przy kominku. Kiedy Rysiek mówił, kiedy Jezus był chrzczony, to jest taki chrzest trzy w jednym. Na początku został zanurzony, aby stało się zadość sprawiedliwości. I to jest taki obraz tego, co się dzieje z nami, kiedy jesteśmy zanurzeni w Nim. Jesteśmy usprawiedliwieni w Jezusie Chrystusie. Zanurzeni w Jego śmierci, Jego zmartwychwstaniu. Potem zstąpił Duch Święty w postaci cielesnej, podobnej do gołębicy i spoczął na nim. I to jakby obrazuje chrzest Duchu Świętym. I przez wiele lat słyszałam na ten temat kazania i mówiono do tej pory, do tego punktu i mówiono mi zgodnie z prawdą, tylko znowu to jest jakby niepełne. Mówiono, Jezus wyrzekł się atrybutów boskości, kiedy przyszedł na ziemię, po to, żebyśmy widzieli, jak może żyć zbawiony człowiek pełen Ducha Świętego. Ale to nie jest koniec tej sceny. Na końcu tej sceny odzywa się głos z nieba i mówi, ty jesteś mój ukochany syn, źródło mojej radości. I od tego zaczęła się publiczna służba Jezusa. Jeszcze zaczęła się od kuszenia na pustyni, gdzie diabeł wypróbowywał go w jego synostwie. Cały czas mówił, jeśli jesteś synem, udowodnij, pokaż, zrób. A Jezus mówił, nie potrzebuję nic udowadniać, bo moje synostwo jest utwierdzone w Ojcu. Doświadczenie miłości Boga jako Ojca, która stopniowo zmienia nasze serce z sierocego na synowskie, to jest wyposażenie na czasy, które nadchodzą. Wyposażenie do trudnych zadań. Wyposażenie do tego, że kiedy nasze serce jest niepocieszone z powodu okrutności życia, nie odwrócimy się od Boga, nie zgorzkniejemy i nie będziemy szukać pociechy gdzie indziej. Albo nie odmówimy pociechy, bo niektórzy z bólu odmawiają bycia pocieszonymi. W tym momencie jesteśmy w stanie znosić oskarżenia tak jak Jezus. Znosił oskarżenia. Bez gorzknienia,
i żyć pięknym życiem. To mnie właśnie w tych trudnych czasach, które nadeszły, uderzyło, że wszyscy modlimy się, żeby żyć takim zwycięskim życiem jak pierwszy Kościół, albo jak Jezus, albo jak nasi ulubieni bohaterowie, tacy jak George Miller, albo Dietrich Bonhoeffer, albo kto lubi z tych bohaterów wiary z przeszłości. Ci ludzie nie mieli łatwego życia. Nikt z naszych bohaterów wiary nie miał łatwego życia. A jednak nam się zwycięskie życie kojarzy z tym, że Bóg nam wszystko ułoży. Ale jednak to było życie piękne. I to, że mamy doświadczenie ojcowskiej miłości Boga, sprawia, że naprawdę stopniowo przechodzimy do miejsca, gdzie się nie boimy, gdzie kochamy nieprzyjaciół, jest tym cena, przełamanie ciała, ale czy chcesz żyć życiem pięknym, pełnym, z radością, której nikt ci nie zabierze, z pokojem, którego nie daje ten świat, żyć pięknym życiem w każdych okolicznościach? Tego się nie da swoją siłą. To jest proces usynowienia. I dlatego potrzebujemy Ojca. Jezusa tak, bo tak jak mówię, On przyszedł, żeby zniszczyć dzieła diabła. I dzieła diabła w świecie wokół nas związania mocą Jezusa. I bez Jezusa nie ma drogi do Ojca, ale to Ojciec sprawia w nas tych pięknych ludzi, rozkoszujących się z Nim. W ogóle dla mnie jest niesamowite, dlaczego my nie wykorzystujemy przykładu dobrego Ojca Ziemskiego, żeby myśleć o tym, jaki naprawdę jest Bóg. Przecież Bóg mówi o sobie, nie mówi, jestem Bóg sędzia. Trójca Święta nie składa się z Boga sędziego, Syna, nie, Jezusa wstawiennika, Chrystusa wstawiennika i Ducha Świętego. Nie składa się z Boga Stwórcy, Słowa Bożego i Ducha Świętego. Trójca Święta się składa z Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. On pełni różne funkcje, ale jest Ojcem. I od Niego pochodzi wszelkie ojcostwo na ziemi. Więc kiedy patrzymy na najlepszego, jakiego możemy sobie wyobrazić Ojca na ziemi, to widzimy namiastkę Boga Ojca. A co to znaczy kochający Ojciec? Kochający Ojciec to nie jest ani ten trener, który tylko, wiecie, popycha, tak jak sportowca, żeby były wyniki. No owszem, trener dobry chce dobra tego swojego podopiecznego, żeby wygrywał. I mówi go, 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 ale on ciśnie po prostu, żeby były wyniki. Coś w tym jest z dobrego ojca, który wychowuje dziecko, żeby se poradziło w świecie, żeby było mocnym człowiekiem, żeby było kochającym człowiekiem. I dobry ojciec to też nie jest kochający ojciec, to też nie jest ten ojciec, który patrzy, dziecię, dziecko eksperymentuje z dopalaczami, a cokolwiek ci dziecię przyniesie radość w życiu. Który myśli, że będąc na usługach, dziecka mu służy. My nieraz sobie myślimy, że miłość Boża i kochający ojciec to jest ten, który głaszcze po głowie. Zróbcie sobie jako pracę domową. Na czym polega? Co jest ten... Gdybyście mieli mieć wymarzonego ojca kochającego, co się składa na kochającego ojca, który cały czas spiskuje, żeby zrobić ci jakąś niespodziankę, która sprawi ci przyjemność, który sam sobie odmawia, żebyś ty miał, który jednak stawia granice, który cię gdzieś trenuje, który ma czas, żeby cię posłuchać, który woli, żebyś wywalił mu niewygodną prawdę, niż żebyś zamknął na niego serce, który chce utrzymać z tobą dialog, który ma czas na to, żeby... Teraz tego Zielińskiego się słucha, nie? Zieliński się nazywa Tomasz? Tomasz Zieliński ci... Jak to... Słodko... Pierdzący, wszystko wiedzący. Tak, tak. To jest, on oducza nas, jako rodziców, tego podejścia i uczy nas słuchać. Wysłuch. Także wszystko to, popatrzcie, kiedy widzimy tego doskonałego ziemskiego ojca, to jest mała część, a my zwykle mamy tylko dwie opcje.
Albo jest ten Bóg, Ojciec, który nas trenuje i mamy być Mu posłuszni, albo ta niebezpieczna opcja tego, co nas zagłaskuje. Kiedyś taki reportaż widziałam, mama, która wyhodowała 6-latka, który ważył chyba 50 czy 60 kilo. Bo mówiła, że ona tak kocha to dziecko, że nie jest w stanie znieść jego łez, kiedy on prosi o kolejny amerykański pancake z syropem klonowym. Z miłości sprawiła, że 6-latek był w stanie przedzawałowym. To nie jest nasz ojciec. Nasz ojciec naprawdę nas kocha. I to poczucie bycia ukochanym w relacji z nim sprawia, że jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie robić trudne rzeczy. Żyć pięknym życiem, stajemy się pięknymi ludźmi. I żyjemy pięknym życiem. Dlatego potrzebujemy ojca. Pięć minut z moich 40. Potem będziemy mieli trochę usługa modlitewna. Przejdzie na dla chętnych na po wyznaczonym czasie, no ale trochę poślizgu mamy. W tych 5 minutach chciałam skeczem podsumować wszystko, co dzisiaj mówiliśmy. Dlatego chciałam poprosić Piotra Wosinka, obywatela Polski. Piotrek będzie grał tutaj rolę Boga Ojca, który posłał Jezusa, żeby odzyskał ukochane jego dziecko. A Beatka, jeśli byś koło Agatki tam gdzieś stanęła, Beatka. Tam najdalej. To bo chyba tam, gdzie Agatka jest, to Agatka znalazła wygodną miejscówkę. Będziecie mnie, nie ma chodzącego. Będę starała się cię mocno mówić, najwyżej Piotrek dogra. Muszę pójść do Beatki. Będę głośno mówić. Tu jest Beatka żyjąca bez Boga i bez nadziei na tym świecie. Jezus razem z Duchem Świętym próbują go przekonać. I ona mówi tam, będziesz mi tu religią jechać. W ogóle jakieś takie, mnie to nie interesuje, ja wiem czego mi potrzeba, jakieś tam puste religie, kler. W ogóle oglądałam kler i w ogóle nie dotykaj mnie tym tematem. Nie! Ale coś, tu jakaś książka, tu jakieś doświadczenie, tu jakiś sen. I zdarzyło się, że zaryzykowała i spojrzała w oczy Jezusa. I wpadła po prostu, Jezu! Opadły więzy przekleństw. Poczuła się tak lekko, że Jezu, będę dla Ciebie żyć. Jezus mówi, świetnie. Chodź, zaprowadzę Cię do Ojca. Ojca! Ojca! Ojciec, prać! Nie, ja w ogóle gdzieś tyle rzeczy jest możliwe. Może swojego ducha mi dasz. A Jezus mówi, no już masz mojego ducha, odkąd przyjąłeś? No to Matka mówi, sercem jeszcze sierocym, bo nie ma ojca, mówi, no mam ducha, będę działać. I zaczyna działać wszędzie. Zaczyna uzdrawiać, zaczyna prorokować, zaczyna robić najróżniejsze rzeczy. Pojawiają się inne różne służby, które robią to samo, więc Matka po prostu opowiada i nie dam Jezusowi. Drugi babce opowiada, tamci to niby robią to co ja, ale oni to robią to nie tak. W ogóle rozłamów, kłótni, wszystkiego. No ale Beatka po prostu teraz Jezus mówi, może do ojca. Ojciec patrzy. Ojciec ma wszystko, czeka. No nie, do ojca nie, to nuda po prostu. Dary duchowe są, no to babka dalej idzie w działanie i w ogóle i spotyka różnych pastorów i ci pastorzy widzą, wiecie, znacie to powiedzenie z Biblii, jak to ma, temu będzie więcej dane. Ja stwierdziłam po latach doświadczenia chrześcijańskiego, że to się tyczy służby. Że kto już ma służbę i sobie z nią dobrze radzi, to dostanie więcej. No i po prostu Beatka dostaje więcej, więc przecież nie powie, że nie. Więc robi całymi dniami, robi po prostu już nie może, w końcu odchodzi z kościoła z poczuciem wykorzystania. Jezus z nią jest. Przez te wszystkie koleje losu Jezus cały czas z nią jest i szanuje jej wolność. I znowu ponawia temat. Beatka,
Zaryzykujesz końce. Bartka w którymś momencie sięga takiego dnia, dna, kiedy mówi: no dobrze, ty jesteś drogą do ojca, ale w ogóle nie wiem, nie kumam. Jezu, zaprowadź mnie w ramiona ojca. Yes! Nareszcie! Po to przyszedłem w pracę. Ojciec na ciebie czeka. Popatrz, zrobisz kroka? Zrobisz kroka? Jezus. I wreszcie Batka wpada. Wpada w ramiona! Nie, my tak nie mówimy. Ale jest, jesteśmy w procesie. Okay. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Rozumiecie? Myślę, że wszyscy widzimy trochę nas w tym. A nawet jak Bartka przyjdzie do ojca i też mu powie wystarczy na początek, to jest okej, bo to jest proces. To jest proces, ojciec się nie obrazi, mówi okej. Okej, dobrze się spotkaliśmy, wróć kiedy będziesz gotowa. I wiecie, to jest bardzo fajne, ja sama, to jest często tak, że kiedy mówimy o tym sercu sierocym, to zawsze myślimy o połowie naszych znajomych. Bo my do siebie podchodzimy tak defensywnie, we mnie już nie ma tego sieroty, bo uznajemy to za jakieś czarno-białe, że albo mamy serce sieroce, albo serce synowskie, a tak naprawdę super pełne serce synowskie ma tylko Jezus. A my wszyscy gdzieś jesteśmy na tej drodze i to jest dobra wiadomość, że jak wyłazi ze mnie sierota, to ja lecę do taty, a jak ta sierota wyłazi ze mnie w taki sposób, że nawet nie wiem jak do tego taty pójść, bo wychodzi ze mnie sierota, to ja mogę się modlić: Jezu, zaprowadź mnie do ojca. To jest taka nowa modlitwa też: Jezu, zaprowadź mnie w ramiona ojca. Czasem lecę sama, ale naprawdę, no ja też mam, no jeśli wam to pomoże, to ja powiem, też mam. Też ze mnie sierota wyłazi. I wtedy to jest dla mnie dobra wiadomość. To nie jest znowu sierota, 30 ileś tam lat z Bogiem, a znowu sierota ze mnie wychodzi. Tylko po prostu jestem sierota i nie jestem zostawiona w tym miejscu. Mam ojca, więc lecę, a jak nie wiem jak do niego polecieć, boję się go. Bo w tym momencie mówię: Jezus, zaprowadź mnie do ojca. I wiecie, te momenty, kiedy spotykamy się z nim, to jest to, co zmienia właśnie w tych momentach, kiedy wyłazi z nas sierota. To jest to, co zmienia nasze życie. Żebyśmy przestali defensywnie żyć. Żebyśmy cały czas wzrastali coraz dalej od tego serca sierocego do serca ojca. Do serca synowskiego zanurzonego w ojcu. I teraz to już, ja już skończyłam, ale na koniec tego całego warsztatu chcieliśmy was zaprosić do takiego aktu proroczego, tego, kto z was jest gotowy. Jak ktoś z was nie jest gotowy, to może po prostu to przemodlić, przegadać z Bogiem i albo czekać na szkołę za miesiąc, albo Beatka z Piotrkiem byli na szkole synostwa w Mikorzynie, gdzie też te objęcia ojca, ten akt proroczy też się odbywa, także oni będą wiedzieli, o co chodzi z tą modlitwą. Możecie przy następnym spotkaniu, albo po następnym, albo po ponastępnym powiedzieć: słuchaj, ja dojrzałem do tych ramion ojca. I to jest takie zewnętrzne, taki akt proroczy, takie pokazanie czegoś, co robisz w duchu. Czyli jeśli mówisz Jezusowi z tego miejsca, gdzie jesteś: Jezu, zaprowadź mnie w ramiona ojca, i dajesz się poprowadzić. I teraz w tym akcie proroczym ta modlitwa polega na tym, że jeśli ty to mówisz w swoim sercu, to żeby to wyrazić jakoś zewnętrznie, jako deklarację, żebyś przyszedł, żebyś przyszła albo do mnie, albo do Ryśka, i my was w tym momencie, ciebie, bo pojedynczo prosimy podchodzić, obejmujemy ramionami i modlimy się taką modlitwą, dziękując za to, że daliście się przeprowadzić, a nawet jak już mieliście takie coś, jak chcecie jeszcze raz, to mówię, że to jest proces. Więc warto, można przychodzić tyle, ile się chce, aż do skutku ostatecznego. I obejmując was ramionami, to nie chodzi teraz o pocieszkę ludzkiego objęcia, nie o to chodzi w tej modlitwie. Chodzi o to, że dziękujemy za to, że przyszedłeś w sercu do Boga Ojca przez Jezusa, i modlimy się
o to, żeby te ramiona, którymi wam, was obejmujemy, w duchowy sposób przyniosły objawienie ramion Ojca, które was obejmowały, obejmują i będą obejmować. I modlimy się, żeby ta miłość Ojca zaczęła, przyspieszyła, kontynuowała proces przemiany serca. Także możemy tę muzykę puścić i tą usługą kończymy warsztaty oficjalnie. I tak jak mówię, nie czujcie się przymuszeni. Będzie naprawdę czas, będzie możliwość. Macie wspaniałych absolwentów Szkoły Serca Ojca tutaj, więc... Ale jeśli ktoś już jest gotowy, to zapraszam. Ja jestem.